Państwa zaprosić do wyjątkowego miejsca, do Jaworzyny Śląskiej. 170 lat historii. Gala parowozów odbywająca się już po raz trzeci w Jaworzynie Śląskiej w tym roku zyskała wymiar międzynarodowy, ponieważ przyjechały do nas parowozy z Niemiec, z Polski i z Czech. W tym roku 21-22 wrzesień na stacji o godzinie 11 spotkały się parowozy i odbyła się uroczysta parada parowozów. Wzięły w niej udział kluby z Lubał, klub z Berlina, klub z Wolsztyna, a także nasza jaworzyńska TKT 4018 oraz parowóz z Czech. W tym momencie wcieliłem się w rolę Jamesa Watta. Jestem troszeczkę w starszym kostiumie niż moi koledzy z grupy jaworzyńskiej, grupy rekonstrukcyjnej. Samorządowcy, którzy zechcieli się przebrać i wspólnie zrobić coś dla własnego miasta. Reprezentuję naszą grupę rekonstrukcyjną, która przedstawia modę z lat późno XIX wieku i początek XX. Wśród nas, w naszej grupie rekonstrukcyjnej, znajdują się takie osoby jak mój mąż, który już w tej chwili nie jest samorządowcem, ale był bardzo długo samorządowcem, radnym Rady Miejskiej. Potem jest koleżanka Agnieszka, która pracuje w urzędzie, Kasia, która jest też pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Czajkowski, który jest radnym Rady Miejskiej, pan Artur Nazimek, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej i Renia, która jest nauczycielką na emeryturze. Stworzyliśmy tą grupę po to, żeby promować nasze miasto, ale nie tak zwyczajnie w takich strojach współczesnych i najnowszych stylach, tylko żeby nawrócić do czasów, kiedy powstawała Jaworzyna Śląska. To był nasz pomysł, wyglądamy jak wyglądamy. Myślę, że w jakimś maleńkim stopniu potrafimy to miasto przybliżyć z epoki, którą reprezentujemy. Zobaczyliście Państwo rzecz wyjątkową, czyli powitanie parowozów na dworcu w Jaworzynie Śląskiej. I tutaj to było pierwsze wydarzenie dzisiejszej gali parowozów. Na resztę rzeczy zapraszam do muzeum. Dzisiejsza impreza, Gala Parowozów, to nasze takie największe święto. Postanowiliśmy, aby zrobić frajdę tym, którzy kochają historię, szczególnie kolejnictwa, więc zapraszamy parowozy z różnych miejsc. Mamy dzisiaj parowozy z Czech, mamy z Niemiec, mamy z Polski. Może w przyszłym roku uda nam się jeszcze znaleźć chętnych, którzy przyjadą z innych krajów. Takich jeżdżących pojazdów jest w Europie sporo. To są duże problemy organizacyjne i olbrzymie koszty, żeby móc to zorganizować, więc tak krok po kroku. Na początku był jeden parowóz, później cztery, dzisiaj mamy sześć tych parowozów w jednym miejscu. Może w przyszłym roku będzie ich 8 albo 10, zobaczymy.
Nasi goście zjechali się już w piątek do muzeum. Pierwszy z parowozów przyjechał do nas, parowóz czeski, który był przywieziony lawetą niskopodwoziową, więc nie drogą kolejową. Jest to klub sympatyków kolejnictwa z Brna. Następnie przyjechał do nas parowozownia Wolsztyn, czyli nasi polscy partnerzy w kolejnictwie, parowozem OL4959. Kolejnymi uczestnikami parady w Jaworzynie Śląskiej jest parowóz BR52 z klubu kolejowego z Lubą. Najdłuższą trasę do Jaworzyny Śląskiej pokonał parowóz z Berlina i on przyjechał tutaj aż na 3 dni w Jaworzynie Śląskiej, więc przyjechał już do Wrocławia w piątek i jest sobotę, w niedzielę, aż do niedzieli. Po paradzie na stacji w południe parowozy zjechały prosto i do muzeum, aby zaprezentować na naszej zabytkowej infrastrukturze kolejowej obrządzanie parowozów, czyli nalewanie parowozów do parowozu wody, węgla, a następnie wjeżdżały na zabytkową obrotnicę i zostały prezentowane przez naszego konferencjera. Historia techniki to jest dziedzina dla niektórych bardzo interesująca, ale nie dla wszystkich, więc staramy się ją przybliżać. No, dzisiejsza impreza, te parowozy, które tak naprawdę to są takie modelki, tak? Myśmy ten pomysł na to, żeby je prezentować, wzięli tak naprawdę z prezentacji mody. No, jeżeli modelki mogą wychodzić na wybiegi i tam być podziwiane, to dlaczego te fantastyczne maszyny nie mogą być podziwiane? Co one wjeżdżają na obrotnicę, obracają się i pokazują, jak są interesujące i ciekawe. Na Dolnym Śląsku zobaczyliśmy pewną lukę w tego typu imprezach i 3 lata temu pierwszy raz została zorganizowana gala. Był to bardzo mały wymiar tej imprezy, były tylko 2 parowozy pod parą, a z roku na rok jest coraz lepiej. W tamtym roku gościliśmy 4 parowozy, a w tym roku mamy już ich 6. Do tego doszły jeszcze organizacja pociągów specjalnych. W tym roku te pociągi zostały zorganizowane do Świdnicy, wyjazdowe 3 wyjazdy i do Wałbrzycha, tak aby przywieźć turystów do nas na imprezę, a następnie ich z powrotem odwieźć. Piękną niespodziankę sprawili nam koledzy z Berlina, ponieważ swój tabor przeznaczyli do pociągu specjalnego prosto z Wrocławia, czyli rano wyjechał parowóz z Wrocławia pięknymi zabytkowymi wagonami, tym wagonem restauracyjnym z lat 20. XIX wieku. To, co tutaj staramy się zrobić, to po pierwsze kilka lat temu, a już na kilkanaście lat temu, kiedy nas poprosił samorząd o to, żeby spróbować uratować to miejsce, bo to była taki skansen kolejowy, który umierał, był przeznaczony do likwidacji, no to wtedy naszym zadaniem było po prostu uratować to miejsce. Teraz naszym zadaniem mamy inne zadania, no bo miejsce jest uratowane, działa, ale chcemy jak najbardziej dokumentować historię, tą historię techniczną, a przede wszystkim dolnośląską, która z koleją ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. No, chociażby to, że tutaj się pojawiły bardzo wcześnie linie kolejowe, a w tej części Europy były to pierwsze linie kolejowe. A te linie kolejowe spowodowały, że mogła się rozwijać gospodarka, mógł się rozwijać przemysł. To było wielkie wyzwanie wtedy, budowanie takiej linii, która w oczach tamtejszych wizjonerów miała w ogóle tak naprawdę prowadzić od Bałtyku do Morza Śródziemnego przez Śląsk. Więc były różne wspaniałe pomysły, co może przynieść ta linia kolejowa. Ona przyniosła bardzo dużo, połączyła Wrocław z Zagłębiem Górnośląskim, a wcześniej jeszcze z Wałbrzyskim. To spowodowało, że surowce stamtąd mogły przyjeżdżać do miasta, miasto mogło się rozwijać i ten Wrocław, który dzisiaj tak nas cieszy i tak się jesteśmy dumni z niego, no powstał dlatego, że powstał przemysł. A to powstało dzięki kolei. A także powstała tutaj ta miejscowość Jaworzyna Śląska, bo się skrzyżowały 2 linie kolejowe, no i powstała w końcu ta lokomotywownia, która działa jako muzeum i tu staramy się tą historię pokazywać. To ja muszę robić, żeby to jeździło. Pierwsza sprawa, patrzymy, ile mamy parę. Druga sprawa, to jest stawidło, to się nazywa stawidło. Jeżeli je kręcę do przodu, całkowicie do przodu, ona jedzie do przodu i jest bardzo silna, ale wolna. I tak jak biegi w samochodzie, jak już zaczynamy się rozpędzać, zaczynamy skręcać stawidło i ona się robi
szybka, ale słabsza, nie? I ona była raczej na osobowe pociągi, bo ona miała na 80 do przodu i 80 do tyłu. A tamten ma 100 do przodu, a 50 do tyłu, ten obok, ten duży na to stoi. I to jest jeszcze ważna sprawa, sprężarka, a teraz to mamy akurat ją zamkniętą, ale otworzę, posłuchajcie. Zaczyna sprężarka chodzić i pompuje nam powietrze tu w zbiorniki. To jest zbiornik główny i już zaczyna iść powietrze do góry. Tu jest przewód hamulcowy, jeżeli pociąg ciągniemy i patrz pan, teraz też zaczyna iść, nie? I to jest, jak jedziemy na przykład pociągiem, to hamujemy tym, o, już zaczyna hamować. A samym parowozem to hamujemy tym, o, i tu zacznie powietrze iść do góry. I naciska na klocki, na koła naciskają i parowóz zaczyna hamować. Najważniejsza jest tutaj, ta woda, co się gotuje. I tam jeszcze w środku, na podniebieniu, tylko tego nie zobaczycie, są takie trzy korki łatwotopliwe. One są mosiężne, wkręcone w ścianę, w sufit. Jeżeli poziom wody obniży się, to one są zalane taki 10 mm centymetrowy otwór, one są zalane stopem cyny z ołowiem i one się wytapiają i te resztę wody, co zostaje, zalewa palenisko, żeby wybuchowi. Tu światełko, tu taki sztuczny ciąg. Popatrz pani, jak ja to otworzę, co się będzie w piecu robiło. Zaczyna się palić tak od. A pomocnika rola to była taka. Smarowanie lokomotywy oczywiście. Palenie w piecu i ciągnięcie wody. Jeden jest inżektor tam. On zimną wodę bierze z tendra i podaje tu do kotła. I tu się zaczyna gotować. I to zbija parę. No i ona musi być, żeby się gotowała. Proszę bardzo, proszę pociągnąć na dół. Pasuje? Tak. Jesteśmy także takim miejscem kulturotwórczym dla tego chyba nie tak bardzo znanego obszaru dla Polski, a także dla Dolnego Śląska. Jaworzyna nie jest na żadnej bardzo istotnej dzisiaj trasie komunikacyjnej. To, co robimy, to chcemy w tym miejscu pobudzać różne działania. A więc robimy dużo imprez dla młodzieży, dla dzieci. Odbywa się tutaj co roku już od 7 lat Miasto Dzieci. To taka impreza, gdzie zapraszamy 300 dzieci, które z reguły nie mają wakacji, siedzą w domu, tutaj daje mi fajną zabawę, tu stąd, z okolicy. Bawią się w poważne miasto, jest burmistrz, jest rada miejska, są zawody, są pieniądze, 10 wagonów to jedna lokomotywa. Co dziecko zarobi, może coś kupić, co inne dziecko wyprodukowało. Świetna zabawa i od lat cieszy się dużym powodzeniem. Ale także współpracujemy ze starszymi, z ludźmi związanymi z koleją. Zapraszamy tutaj kolejarskich weteranów. Oni nas uczą, ale także młode osoby, co to, jak wyglądała ta kolej kiedyś. Nie jest takie proste utrzymanie parowozów. Zajmują się tym całe towarzystwa. Tutaj mamy towarzystwo, do nas przyjedzie z Berlina, towarzystwa z miejscowości Libau w Niemczech. Tworzą to pasjonaci. Jest to bardzo drogie hobby, które wiele ludzi jest w stanie, że tak powiem, to ogarnąć. Są to całe towarzystwa.
to kiedyś ratowanie, rozwój, to znaczy ratowanie tej infrastruktury i rozwój tej infrastruktury. Dzisiaj to myślenie szersze, chcemy współpracować z różnymi jednostkami. Przed chwilą podpisaliśmy umowę z Muzeum w Ratingen, to jest muzeum, które dokumentuje historię Dolnego i Górnego Śląska. To muzeum jest po stronie niemieckiej, nasze jest tutaj na miejscu. Do niedawna było tak, że każde z tych muzeów miało inną wizję Śląska. A perspektywą były oczy Niemców, tych, którzy tu mieszkali, tych, którzy jeszcze pamiętają to miejsce. No i naszą perspektywą, tych, którzy tu przyszli po 1945 roku. My chcemy, żeby te perspektywy zderzyć z sobą, żeby je porównać z sobą i żebyśmy mogli mówić o tym, jaką wartość ma ten region, co tutaj się wydarzyło, a co warto wskrzeszyć. No w tym wypadku tą kolej pokazujemy, ale także inne dziedziny przemysłu, które tu powstały w XIX i XX wieku. Innym sposobem jest to, żeby włączać także dzieci, no bo dzieci to też ich rodzice, a więc możemy w ten sposób przyciągnąć więcej zainteresowanych. Proszę Państwa, to wyjątkowy rok. Rok, kiedy stulecie narodzin wyjątkowego pisarza, polskiego pisarza Juliana Tuwima, który napisał genialny utwór, czyli widzowie już się domyślają, Lokomotywa, dokładnie tak. I przy lokomotywie będą czytały tą wspaniały wiersz. Myślę, że to będzie ciekawe wydarzenie. Będziemy chcieli powtarzać je. Może kiedyś pobijemy rekord ilości dzieci czytających lokomotywę. Lokomotywa. Lokomotywa. Wielka. Ogromna. I pot z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Zakończy spektakl teatralny Historia kolei na Dolnym Śląsku. Będzie to opowieść o parowozach, które tutaj przyjechały, a jednocześnie parowozy wcielą się w rolę aktorów w tym spektaklu, więc będą wjeżdżać na zabytkową halę wachlarzową do muzeum i będziemy opowiadać o historii kolejnictwa na Dolnym Śląsku w nawiązaniu do tych właśnie parowozów. Będzie to też takie w pewnym rodzaju docenienie ekip parowozowych, które tutaj przyjechały.